Słuchajcie, dzisiaj witamy Was bardzo, bardzo serdecznie w różnokolorowych bluzkach i kto powie, jaki mamy dzisiaj temat? Bo ja wiem, że podobno większość przyszła głównie dla tego tematu. Pamięta ktoś, jaki mamy temat? Ja wiem, że można go w głowie różnie interpretować tylko. No właśnie, drugie pytanie to jak go zinterpretowaliście? Bo ja celowo nie powiedziałam, o czym będzie. Kiedy kobieta ma wymówki, a facet bawi się w faraona. Pięknie. No i teraz, pięknie. o czym to będzie, o czym to będzie? A jak wam powiem, kto prowadzi, to jeszcze bardziej większe będzie zastanowienie, o czym będzie. Ja wiem. Karolina. Pewnie jak mieć więcej cierpliwości. Okej, słuchajcie, no to w takim razie ja przedstawiam naszego dzisiejszego gościa, który jako główna postać tutaj poprowadzi dzisiejsze spotkanie. Jest to niesamowita kobieta, zdradzę, która ma na tą samą literę imię jak kobieta, która nie wiem, czy, jak często ma wymówki, ale chyba rzadko, z tego co wiem, to bardzo rzadko. Słuchajcie, jest fantastyczną mamą, żoną i chciałoby się powiedzieć kochanką, ale tego nie powiem. Za to powiem, że jest z zawodu, chociaż pewnie tak jest, tak tylko dopowiem, żeby nie było, nie? Z zawodu psycholog, z ogromnym doświadczeniem wieloletnim, kobieta z ogromnym sercem, kobieta, która potrafi czytać duszę i serca ludzi i nawet jak nie jest tego świadoma, to pomagać im na ich drodze życia, a świadomie również pięknie to wychodzi. W Duo Life jest na pozycji senior menadżera, o ile się coś zmieni, nie zmieniło, ale chyba tak. Osiągnęła ten wynik bardzo, bardzo szybko właśnie przez to, że jest nastawiona na pomaganie drugiemu człowiekowi, stawianie go w centrum i wyciąganie do niego ręki. Przed Wami Karolina Lemanowicz. Dziękuję, Kinga, dziękuję za to przedstawienie. Jest mi bardzo miło. Słuchajcie, ale ja dzisiaj postanowiłam, jak już wiemy, jaki jest temat, to postanowiłam zacząć w ogóle zupełnie od czegoś innego. Może nie tyle od tematu, co postanowiłam podzielić się z Wami taką pewną rzeczą, która jest dla mnie bardzo ważna. A w zasadzie to takim swoim wyzwaniem, ponieważ całe życie pracowałam z człowiekiem face to face, czyli praktycznie widząc go na żywo, wsłuchując się w jego potrzeby, widząc przede wszystkim jego emocje, gdzie mogłam dostosować się, być empatyczna i jakby ten mój kontakt zupełnie różnił się od tego kontaktu online'owego. Ja mam świadomość tego, że ten nasz kontakt online'owy jest bardzo potrzebny, ponieważ nie jesteśmy w stanie spotkać się raz w tygodniu wszyscy, bo pochodzimy z różnych miast, jakby z różnych rejonów Polski i nie tylko z tego, co widzę. No właśnie, napiszcie na czacie, skąd jesteście. Większość widzę i wiem, a napiszcie na czacie, skąd jesteście. Zaraz zobaczymy, skąd się widzimy i czy łatwo byłoby nam się... No właśnie, widzicie, gdybyśmy mieli spotkać się z Bielsko-Białą, Wrocławiem, Warszawą, Londynem, Bochnią, słuchajcie, no nie jesteśmy w stanie. Także dzięki, że jesteście, ale wracając do tego mojego wyzwania, to powiem Wam, że nie czuję się na takich zoomach komfortowo. Nie czuję się komfortowo, dlatego że przyzwyczajona jestem do tego, żeby nie tylko słuchać, nie tylko rozmawiać, a nie tylko gdzieś tam czytać na czacie, ale żeby też poznawać emocje, bo wtedy wiem, że buduje się taka więź i taka relacja, że ja jestem w stanie odpowiedzieć na potrzeby innych, a inni są w stanie odpowiedzieć na potrzeby moje. My wtedy się lepiej rozumiemy. Dlatego, wiecie co, dziękuję Wam bardzo, że macie powłączane dzisiaj kamery, bo nawet nie wiecie, ile to dla mnie znaczy, jak macie te kamery, ja Was widzę, bo ja wiem, że nawet jak mi coś nie pójdzie dziś, to uśmiech, o widzę już Kingi, Mirka, Mariusza, Rafała i całej reszty, to naprawdę pomaga, słuchajcie. I teraz czemu o tym mówię? Bo dzisiaj temat jest obiekcji i obaw. A to jest moja po prostu obiekcja, dlatego się tym z Wami dzielę. I teraz chciałabym, żebyście powiedzieli, co rozumiecie pod tym słowem obiekcja. Jak to rozumiecie? Nie piszmy na czacie. Słuchajcie, jest nas dzisiaj tak mało, pogadajmy sobie. Wymówka. Wymówka, ktoś powiedział. Okej. Okay. Obawa. Obawa. Co jeszcze? Wątpliwości. Szkoda, która jest problemem w dalszej komunikacji. Jeszcze raz, Basiu.
przeszkoda, która jest na tyle istotna, która staje się problemem, by po prostu ją ominąć i przejść dalej do dalszej komunikacji. Okej, okay, dobra, biorę to. Strach, że coś się nie uda. Chcemy coś zrobić, a po prostu boimy się, że nam to nie wyjdzie. Okej, okay, czyli emocja, strach, tak? Dobrze rozumiem? Okej, okay, fajnie. Co jeszcze? Śmiało. Tyle, ile nas jest, tyle może być przecież pomysłów. I zastrzeżenia, tak? Zastrzeżenia, mogą być to zastrzeżenia, dokładnie. Niepewność. Niepewność, mhm. Super. Dzięki, wiecie, wszystko co mówicie, tak, to są obiekcje, to są obawy, to są emocje różnego rodzaju, to są zastrzeżenia, ale to też wiecie, co jest? To jest nierozpoznana potrzeba. Obiekcja to jest nierozpoznana potrzeba. I teraz pamiętacie to nasze spotkanie 2 tygodnie temu, kiedy mówiliśmy z Mirkiem Witkowskim, Mirkiem Kozaniem o takich 3 rzeczach. Jeżeli ktoś był albo oglądał nagranie, to tam były takie 3 rzeczy, które pomagają nam w pewnej drodze do sukcesu, które działają u nas. Pamiętacie, jaka była pierwsza rzecz? Podpowiem, to było coś z relacją, coś z daniem sobie czasu. Nie pamiętacie? No dobra, to słuchajcie. Ta pierwsza rzecz, ja trochę do tego wrócę, dlatego że dzisiejsze spotkanie to jest taka kontynuacja tego spotkania, które było 2 tygodnie temu i kontynuacja spotkania, zaskoczę was, które było z Agnieszką Krausiewicz tydzień temu. I ta pierwsza rzecz, o której wtedy rozmawialiśmy, to było danie sobie odpowiedniego czasu na zbudowanie relacji. I czemu o tym mówię? Dlatego, że wszystkie tematy, których ostatnio dotykam, tak naprawdę związane są z budowaniem relacji. Bo kiedy jest zbudowana właściwie relacja, to jest zaufanie. Kiedy jest zaufanie, to mamy tą otwartość, żeby zobaczyć, jaka jest potrzeba w drugim człowieku. I to o tym samym mówiła Agnieszka, mimo że, zobaczcie, buduje ten biznes inaczej, bo ona go buduje online, to Agnieszka też mówiła, że ona budując online swój biznes, też buduje relacje. I czemu wam o tym mówię? Mówię wam o tym, dlatego że jakby dobrze zbudowana relacja według mnie zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia obiekcji. Dlatego, że mamy dobrze rozpoznaną potrzebę i łatwiej jest nam do tego człowieka wyjść z właściwym rozwiązaniem. Ale to, że te obiekcje są, to też jest dobre. Bo słuchajcie, jeżeli pojawia się taka obiekcja, to według mnie pojawia się druga szansa. Jeżeli nie zbudowaliśmy odpowiednio relacji, pojawiła się jakaś obiekcja, to jest taka druga szansa na to, żebyśmy odrobili lekcję. Czyli żebyśmy zobaczyli, do czego nie dotarliśmy u tego człowieka poprzednim razem. Czyli to jest coś, co pozwoli nam na zadanie dodatkowych pytań, na dopytanie, na dopowiedzenie, na sprawdzenie, co tego człowieka boli, jakie on ma bolączki, jaki ma czerwony guzik. Ostatnio Norbert mówił zielony guzik, nie czerwony guzik, nie? Dlatego dla mnie taka obiekcja to jest naprawdę druga szansa na to, żebym odrobiła lekcję zbudowania relacji. Nie wiem, bierzecie to? Pasuje wam to? Dajcie tak. Jakąś informację zwrotną. Ja biorę. No to super. To teraz słuchajcie. Asia Gdaniec, nie wiem, jest tu ktoś, kto zna Asię Gdaniec? Dajcie 1 na czacie. No, trochę osób was zna, okej. Okay. Dobra, dzięki. Asia Gdaniec, słuchajcie, ma taki swój kurs i takie szkolenie, w którym bardzo fajnie uczy, jak przejść z nie do tak, w takich 6 krokach. Ja dzisiaj nie chcę mówić o tych 6 krokach, ponieważ te kroki kończą się finalizacją, ale powiem wam o tych 6 krokach, natomiast na 4 się zatrzymamy. I pierwszy krok, o którym mówi Asia, jeżeli chodzi o obiekcje, to mówi, że zaakceptuj je. Czyli jeżeli my zaakceptujemy taki stan rzeczy, że te obiekcje są naturalne, że one występują, że one się pojawiają, że mamy prawo my do nich, ma prawo osoba, która jest po drugiej stronie do nich. Zobaczcie, ja dziś wam powiedziałam, że mam obiekcje, nie? A teraz patrząc jeszcze z jednej strony, wyobraźcie sobie i dajcie 5 na czacie, czy jest tutaj ktoś, kto chociaż raz w życiu chciał sobie kupić coś wartościowego, co było dla niego ważne, co
była dla niego fajne, ale coś mu mówiło, kurczę, nie wiem, co ludzie powiedzą, nie wiem, co żona powie, muszę zapytać, co mąż powie, nie wiem, jak sąsiedzi na to zareagują. No właśnie, czyli zobaczcie, ja mam obiekcje, obawy i wy też je macie, bo to są zwyczajne obiekcje, obawy. I jak myślicie, co w takiej sytuacji człowiekowi jest potrzebne? Czy potrzebne jest, żebym ja wam w tej sytuacji mówiła, przestań, przecież kup to, to jest dobre, to jest korzystne. Jak się będziecie wtedy czuli? Bo ja, gdybyście na przykład dziś na tym Zoomie powiedzieli, nie włączę kamery i nie wejdę z tobą w interakcję, bo ty jesteś psychologiem, powinnaś sobie radzić w takich sytuacjach, albo sobie poradzisz, poczułabym się bardzo źle. Ale kiedy widzę, że mi towarzyszycie w tym spotkaniu, że mnie wspieracie, to jak myślicie, czego byście potrzebowali w takiej sytuacji, kiedy chcecie sobie kupić coś wartościowego, ale macie taki dysonans trochę? Czego byłoby wam potrzeba? Osoby, wiara w siebie, osoby, akceptacja, osoby. Zrozumienie, rozmowa. Dokładnie. Zobaczcie, my mamy obiekcje, mamy obawy, to nam się zdarza. A bardzo często, kiedy pojawiają się one u osób, które zapoznajemy i które mówią, że mają taką obawę, taką, konkretnie o tych obawach sobie będziemy mówić dalej, to co bardzo często się zadziewa? Wycofujemy się. Nie towarzyszymy, nie jesteśmy, nie dopytujemy, nie korzystamy z drugiej szansy, żeby dobudować relacje. Po prostu czasami nawet bywa tak, że okej, nie będę z tobą gadał na ten temat, ty wiesz swoje, ja wiem swoje. Albo jeszcze co gorsze, próbujemy przekonywać i pokazywać temu człowiekowi, że on nie ma racji, że jest gorszy od nas. I jakby ja bym takiej sytuacji nie chciała i wy pewnie też nie. Dlatego Asia bardzo fajnie wymownie mówi o tym punkcie, zaakceptuj, że te obiekcje są. I kiedy ja zaakceptowałam, że te obiekcje mają prawo być, uczę się teraz głośno je wypowiadać, to naprawdę jest fajniej, bo ja już mam jakby jeden punkt za sobą. Dlaczego? Dlatego, że kiedy wychodzę poznać drugiego człowieka, to ja wiem, że on może mieć obiekcje. Tak czy nie? Teraz drugi punkt, słuchajcie, o którym mówi Asia. Naprawdę polecam wam ten kurs. Drugi punkt to jest taki, że staram się docenić tą osobę za to, że powiedziała mi o tej swojej obiekcji. Czyli jeżeli ktoś mówi, że dobra, strzelam, czy to piramida, to ja mówię, okej, dziękuję ci, że się ze mną tym dzielisz. Dziękuję ci, że mówisz, że to jest taka twoja perspektywa i że tak to rozumiesz. Powiedz mi tylko, czyli dopytuję punkt trzeci, staram się zrozumieć, co to znaczy, że to jest piramida według ciebie. Wiecie, dlaczego tak robię? Dlatego, że dla mnie piramida to może być, może mi się kojarzyć z czym? Z wakacjami, ze słoneczkiem, a dla kogoś może kojarzyć się z pewną strukturą, tak? Niekoniecznie dobrze. I teraz, jeżeli nie znajdziemy wspólnej perspektywy i nie dojdziemy do tego, że jedno słowo znaczy dla mnie, dla Kingi, czy dla mnie i dla Mirka to samo i dojdziemy do tego, że chodzi nam o to samo, to my po prostu nie rozwiążemy żadnej sytuacji. No bo teraz zobaczcie, napiszcie na przykład na czacie, z czym kojarzy wam się słowo dom. Dom. Budynek, rodzina, mury, rodzina, ciepło. Bezpieczeństwo. Widzicie? Miłość. Teraz jest nas tyle osób, a dla każdego to słowo znaczy co innego. Dlatego bardzo ważne jest w takiej rozmowie z drugim człowiekiem, który ma obiekcję, który mówi wam o swojej obawie, żeby ją nazwał i żeby powiedział, co on ma na myśli konkretnie. Bo być może wy będziecie patrzyli z innej perspektywy, i ten człowiek będzie patrzył z zupełnie innej perspektywy. I wtedy się nie dogadamy. O, na przykład opoka, ostoja, Basia jeszcze pisze, rodzinka, bezpieczeństwo. No właśnie. Dlatego dopytuję i słucham. Zamieniam się w słuch i dopytuję. Chcę poznać perspektywę tego człowieka. Dalej, jak dopytuję, to dopytuję, a nie wiem, skąd takie wyobrażenie u ciebie na temat tego słowa, albo skąd takie wyobrażenie u ciebie na temat tego projektu, jeżeli ktoś mówi, że się do tego nie nadaje, albo skąd takie wyobrażenie u ciebie na ten temat, żebym zrozumiała jak najwięcej. Ja oczywiście bardzo mocno w skrócie dziś to mówię, bo to jest nawiązanie relacji, to jest długa rozmowa i tak dalej, nie?
I teraz jeżeli ta osoba mówi mi swoją perspektywę, ja tą perspektywę przyjmuję, to pytam tej osoby, czy byłaby na tyle otwarta, żeby poznać moją perspektywę. I mówię wtedy jej moją perspektywę. Czyli mówię jej, jak to wygląda z mojej strony. Ja na przykład, dlaczego dołączyłam do tego projektu, co to dla mnie znaczy to słowo piramida, jak to było u mnie i tak dalej, i tak dalej. I w ten sposób buduje się relacja zaufania, ja poznaję tą drugą osobę i daję sobie przestrzeń do tego, żeby zrozumieć, z czego wynika ta jej obiekcja, z czego wynika ta jej obawa. I teraz słuchajcie, żeby jakby zrobiło nam się jaśniej, jest nas naprawdę mało. Możemy sobie trochę poeksperymentować dzisiaj. Ja to widzę tak, że możemy sobie nawet rzucić jakąś obiekcję i porozmawiać na ten temat, jak wy to widzicie, jak wy sobie radzicie z tymi obiekcjami. Może jest ktoś, kto jest tu pierwszy raz, drugi raz, trzeci raz, o, jest Basia już i chciałby na przykład powiedzieć coś o swojej obiekcji i żebyśmy się zastanowiły razem, jak ewentualnie nie tyle sobie poradzić z tą obiekcją, pamiętajcie, tylko jak przyjrzeć się tej obiekcji, jak położyć ją na dłoni, jak jej się przyjrzeć, jak się do niej przyzwyczaić i tak dalej, nie? To co, lecimy? Basiu, to słucham. Jak mogę ci pomóc? Czy chcesz o jakiejś konkretnej obiekcji porozmawiać? Tak, dokładnie. Chciałabym porozmawiać, ponieważ i może coś dopowiesz mi więcej, jak tutaj zareagować. W momencie, kiedy osoba, którą znam, zajmuje się podobnie, tak jak my, ma swoje produkty, ale w stosunku do rozmowy ze mną staje się wręcz nachalna, agresywna. Nie da mi dojść do słowa. I po prostu bombarduje mnie tym. Przy takiej sytuacji ja nigdy nie stosowałam nachalnej sprzedaży, ani, a tym bardziej zarzuca mnie tymi produktami, gdzie nie czeka na mnie, na moją odpowiedź, a po prostu leci cały czas z tematem. To jest moja największa obiekcja, bo nie wiem, jak to przez to przebrnąć, jak sobie poradzić, a jak zażegnać całą tą sytuację. Mogłabyś coś dopowiedzieć? Czy masz, czy nie wiem, czy cię dobrze zrozumiałam, że twoją obawą jest tutaj rozmowa z taką osobą, bo nie wiesz, jak z nią rozmawiać w takiej sytuacji? Tak, bo ja w pewnym momencie czuję się, że wycofuję się po prostu z tej konwersacji. Jest ona niekomfortowa już wtedy dla mnie. Dobra, to ja ci powiem, ze swojej perspektywy miałam taką sytuację osobiście, kiedy byłam na takim trójstronnym spotkaniu, gdzie dziewczyna przyprowadziła chłopaka, który stricte wiedział, po co przyszedł, bo wiedział, że przyszedł na spotkanie, żeby poznać nasz projekt. Oni się też znali, gdzieś tam mało wiele, ale w trakcie tego spotkania, w zasadzie od początku, rzeczywiście, tak jak mówisz, negował może nie tyle wartość naszych produktów, co negował firmę, plan marketingowy, produkty i bardzo mocno zaczął gdzieś tam opowiadać o produktach z innej firmy. Widziałam, że nawiązała się między nimi taka konwersacja, która zeszła nie na ten poziom emocji, który powinien się wytworzyć, ponieważ zaczęli się przepychać, czyli tak jak mówisz, zaczęła się agresja z dwóch stron. W zasadzie powiem wam szczerze, nie wiedziałam przez chwilę, co w tej sytuacji zrobić. Jedyne, co mi przyszło na myśl, to to, żeby sprowadzić ich do jakiegoś wspólnego punktu, ale pomijając jedną i drugą firmę. Czyli zaczęłam w ogóle mówić o innych rzeczach, typu o zainteresowaniach, o sporcie, o akurat wtedy weszliśmy na temat muzyki. Kiedy ta relacja się uspokoiła, zapytałam tego chłopaka, czy mogę pokazać mu swoją perspektywę. Oczywiście zeszliśmy już na inny poziom jakby rozmowy, on wyraził chęć i powiedziałam mu krótko, że wiesz, firm jest bardzo dużo, produktów jest bardzo dużo i ja nigdy nie neguję, czy dany produkt działa, czy dana firma jest dobra, bo skoro produkty są wiele lat na rynku, to znaczy, że firma jest dobra, bo ludzie te produkty kupują, korzystają z nich i to jest ok. Tylko ja w pewnym okresie swojego życia, kiedy straciłam zdrowie, trafiłam właśnie na produkty DuoLife, trafiłam na lekarza z Rady Naukowej, trafiłam na ludzi z DuoLife, którzy mi pomogli, miałam wsparcie w infolinii medycznej i przede wszystkim to spowodowało, że zaangażowałam się właśnie w ten projekt, a nie w inny. I nie wiem, co by było,
gdybym trafiła w tamtym okresie na kogoś z innej firmy, kiedy produkty z innej firmy by mi pomogły, bo być może rekomendowałabym właśnie tamte produkty. Ale dziś dlatego jestem w Duo Life i dlatego jestem zaangażowana w ten projekt, bo właśnie te produkty, ten lekarz i ci ludzie mi pomogli. I koniec, nie wchodzę w żadną konwersację, słuchajcie. Rozmawialiśmy dalej, budowaliśmy dalej relacje, śmialiśmy się, mówiliśmy o muzyce, gdzieś tam mieliśmy wspólne zainteresowania. Fajnie wyszła potem konwersacja też między tym chłopakiem a tą dziewczyną. Wiecie, co mnie zaskoczyło najbardziej na koniec tej rozmowy? Jak ten chłopak wstał i mówi, okej, to od czego mogę zacząć? A potem zadał mi pytanie, ale czy mi w tym pomożesz? Wiecie co? Mi się zapaliła żarówka, dlatego że te jego obiekcje, te jego obawy wynikały tylko z jednego pytania. Czy ja sobie tu poradzę? Dzisiaj jesteśmy razem w projekcie. To takie moje doświadczenie. Nie wiem, czy ci pomogłam. Bardzo inspirująca historia. Zawsze, słuchajcie, jeżeli my mówimy o tym, co my myślimy, my czujemy, dlaczego my jesteśmy w projekcie, co nam ten projekt daje, to nikt nam nie może tego odebrać, bo to są nasze odczucia. To jest to, co ja myślę, to, co ja dziś mówię. Okej, ja biorę to, co ty mówisz, ale nie możesz mi zabrać tego, o czym dziś ja mówię. I to, jakie współgrają uczucia ze mną w tym momencie, tak? To jest moje. Dlatego warto zawsze używać komunikatu ja, mi przyniosło, dla mnie jest to ważne, a nie gdzieś tam oceniającego ty, wy, my, nie? Okej. Rafciu, widzę rękę. Cześć, tak, teraz się trochę zamyśliłem o tym, co mówiliście i też o tych obiekcjach, tak, między innymi, i doszłem do takiego wniosku, że musimy też uważać na to, żebyśmy my nie mieli obaw sami przed rozmową z innymi, a to tak na marginesie, bo jeżeli u mnie samego są obawy, no to mają prawo tym bardziej wystąpić u innego człowieka, nie? Dlatego warto się zastanowić, jak są u nas obawy, z czego one wynikają. Warto pochylić się na tym, położyć sobie tą obawę na rękę i zastanowić się, co to jest. Ja się śmieję zawsze, pogłaskaj ją, zobacz, będzie trudno, ale przyjrzyj się po prostu, co tam jest, nie? Nie, no pewnie, że dobrze, że są te obawy, bo skoro są obawy, to są i rozwiązania na te nasze obawy, tak? Dlatego warto zawsze apply do kogoś innego, bo obawy całe życie człowiek jakieś tam ma, ale właśnie fajny temat taki z tego wyszedł, nie? I tak się zamyśliłem akurat, nawet nie zauważyłem, że rękę podniosłem. No chodź się zamienimy teraz rolami może. To może teraz ja będę ta, co ma obiekcje i zobaczymy, czy sobie poradzimy. No możemy. możemy. Zgłosiłem się, bo jedną z takich obiekcji, może nie u mnie, wiesz, ale dużo też... u ludzi z zespołu na przykład jest to coś takiego, na przykład nie mam czasu, nie? Taka wychodzi obiekcja, nie? Okej. Okay. No to dobra. Że nie... To Rafał, to ja nie mam czasu. Proponujesz mi coś, a ja nie mam czasu. No. Tylko co, okej, okay, no co to znaczy, że nie masz czasu? W jaki sposób, dlaczego nie masz czasu? No mam dwoje dzieci, mam pracę na etacie, mam sporo wyzwań, mam dodatkowe zajęcia, wożę córkę na balet, drugą wożę na tańce. Praktycznie to chyba nie mam w tygodniu, nie wiem, dobrej godziny, żeby przez godzinę poczytać książkę, tylko muszę gospodarować te 15 minut. Jak ja mam się jeszcze zająć dodatkowym projektem, no to w ogóle... No dla mnie, no nie mam czasu na to. No to powiem ci, że faktycznie masz przechlapane, ale ja też tego czasu nie miałem, bo ja tak naprawdę też wstaję o 5 rano, wyruszam do pracy o 6:30, wracam o godzinie 7-8 wieczorem, mam tam jeszcze jakieś inne plany związane z synem, wożę go na trening, na mecze. Często przyjeżdżam o 23:00, a jednak znalazłem na czas na to, tak? I skoro ktoś mi mówi na przykład, że nie ma czasu, to ja sobie tego nie mogę wyobrazić, aczkolwiek też miałem taką wymówkę, że nie mam czasu, nie? I z czasem, jak już jesteśmy przy tym czasie, sam zauważyłem, rozmawiając między innymi z tobą, czy z kim innym, czy z Mirkiem, tak,
że ten czas wygospodarowałem, ale to tylko chodziło o to, ja przystąpiłem do tego projektu bardzo zdrowotnie i po jakimś czasie, gdy już to zdrowie zaczęło wracać, gdzieś tam zaczęły pieniądze do wirtualnego portfela wskakiwać, stwierdziłem, że mogę jednak znaleźć czas, tak? I z tego wszystkiego, co się stało na przykład u mnie, ja wygospodaruję ten czas na przykład w przerwie śniadaniowej w pracy, żeby wykonać sobie na przykład dwa telefony, tak? Jest taki moment, kiedy wracam do domu, zjem obiad i sobie myślę, dżemka, to jest coś, co mi pomoże, ale z drugiej strony zaraz mówię, no dobra, teraz się prześpię, przysnę trochę dłużej, to może najpierw zadzwonię gdzieś, czy do nowych osób, czy do klubowicza, czy zajrzę nawet chociażby na swój sklep, na swoją stronę internetową, którą mam, tak? I gdzieś w ten sposób pomału gdzieś to się wszystko buduje, nie? Ja nie mówię, że to jest szybko, bo w moim przypadku to nie wiem, czy szybko, czy wolno, raczej wolno, ale pomału gdzieś to wszystko idzie do przodu. Tak, jak ktoś do mnie powie, że nie ma czasu, to ja się w ogóle z tym nie zgadzam, bo ja jestem naprawdę człowiekiem, który nie ma w ogóle czasu. Zresztą moja żona mi mówi, nie wiem, jak ty to robisz, skąd ty bierzesz na to czas i jak ty żyjesz w ogóle, nie? Tak to u mnie jest. Okej, dobra, to jakbyśmy mogli na to spojrzeć inaczej. Jeżeli spotykasz kogoś, kto mówi do ciebie, że nie ma czasu, to masz świetną historię, żeby ją opowiedzieć, bo ty też nie masz czasu, a mimo wszystko jakoś ten czas gospodarujesz. I teraz pierwszy ten punkt, o którym mówiłam, to jest ten doceń, że ci o tym mówi. Fajnie, że mi o tym mówisz. Fajnie zadałeś pytanie, co to znaczy, że nie masz czasu? Ja ci odpowiedziałam na to pytanie. Bardzo fajnie powiedziałeś swoją perspektywę, rewelacyjnie. I teraz tylko wystarczy powiedzieć na koniec, że wiesz, czy to jest jedyna rzecz, która przeszkadza ci, żeby otworzyć się bardziej i posłuchać o tym projekcie. Jeżeli ta osoba mówi, że tak, jedyna rzecz, to ja bym zapytała, słuchaj, a jeżeli ja bym z tobą usiadła, pokazała ci, jak ja planuję swój czas i być może wspólnie byśmy wygospodarowali na początek te 15-30 minut, to czy byś był otwarty, żeby się temu projektowi przyjrzeć? Jeżeli nie, to być może jeszcze coś jest, co powoduje, że ta obiekcja się pojawia, nie? No jakby, tak. Żeby zrozumieć, przedstawić swoją perspektywę, ale też znaleźć i zachęcić do takiego być może... To już jest troszeczkę taka finalizacja, my rozmawiamy dzisiaj o obiekcjach, ale żeby zachęcić do takiego wspólnego zastanowienia się, co my byśmy mogli z tym zrobić, żeby ta osoba zobaczyła, że ona od początku nie jest sama, tylko że ty chcesz się zaangażować, tylko ty czekasz, czy ona też będzie w stanie się zaangażować i czy ma jeszcze jakieś obiekcje, przeszkody, obawy, które jej w tym przeszkadzają. Czyli to jest, tak jak rozmawialiśmy, to jest po prostu jeszcze dalsze, być może troszeczkę budowanie relacji, nie? Tak, albo dać jej... Albo dać tej osobie czas na przyglądanie się. Dokładnie. Albo dać czas na przyglądanie się, ale zapewniając, że jesteś, w razie czego jesteś w stanie się zaangażować i tak dalej, i tak dalej. Ale no tak, super. Bym powiedział więcej, ale już nie będę mówił. Mów, śmiało. Nie, bo chodzi mi też o ten czas, na przykład w moim przypadku. Bo miałem takie przypadki, ale nawet nie chodzi o czas, ale miałem takie przypadki, gdzie ludzie jakby delikatnie, ironicznie się uśmiechali do mnie, nie? Że się śmiali. A przyjechał znowu Rafał, kurde, przywiózł ze sobą chlorofil albo witaminę C. Ja teraz często, jak wyzdrowiałem, jeżdżę w góry, czy morsuję, czy nad jeziora i tak dalej, nie? Ale ja sukcesywnie zawsze witamina C na morsowaniu chlorofil w górach, nie? I doszło, słuchajcie, do tego, że tak naprawdę to oni już wszyscy czekali, kiedy przyjadę, bo ruszamy w góry, gdzie jest chlorofil, nie? Rafał zawsze wyciągał i tego. I wiecie, i ten czas, to trwało często miesiącami, to nawet i do pół roku i dłużej, nie? Ale ci ludzie w końcu przyszli i w końcu zapytali, skąd to jest, co to jest i na co to pomaga, nie? I teraz niektórzy są w firmie, no, dużo ludzi takich jest w firmie. I właśnie to chodzi właśnie o ten... O te budowanie relacji, co teraz też mówiłaś, tak? Zbudować tą relację, zostawić, nie kłócić się, nie dawać swoich takich jakby adwansów, że moje jest lepsze i ja ci wytłumaczę, że to jest takie super. Nie, przyglądnij się, spokojnie, ja mam czas, tak? Ja to biorę, ja wiem, jak to pracuje, co to mi to daje, a ty się przyglądaj.
I z tego przyglądania często wychodzą fajne potem relacje, nie? Dokładnie, czyli budujesz relacje, bardziej poznajesz potrzeby. Ci ludzie też patrzą, że jednak ty tego produktu używasz, czujesz się po nim dobrze, obserwują cię i to też wpływa na to, że prawdopodobieństwo obiekcji rzeczywiście się zmniejsza. I sami przychodzą później, bo nic im nie wciskasz, nie próbujesz udowodnić im swojej racji, nie próbujesz zbijać w żaden sposób tych obiekcji, tylko po prostu jesteś sobą i robisz swoje. Dokładnie, super. Kogo my tam mamy dalej? Karolina, a mogę jeszcze coś dopowiedzieć do tego, do tej obiekcji, jak tak. chodzi właśnie o czas? Tak. Bo ja też nie jeden raz się spotykam z taką właśnie obiekcją i często u mnie, jeżeli chodzi o taką osobę, która mówi, że ja nie mam czasu, bo tamto, to ja zazwyczaj się pytam takiej osoby, słuchaj, a czy jeżeli pokazałabym ci, jak wykorzystać ten czas, który ty masz tak naprawdę, a go nie zauważasz, czy dałabyś mi na to szansę? Super. Bo tak naprawdę pokazuje często, ktoś mówi, a ja rezygnuję, bo ja nie mam czasu na to. A czy jeżeli masz tak zajęty dzień, jak masz, jak pokazałaś, masz dzieci, masz mnóstwo innych obowiązków, a czy ja bym mogła ci pokazać, jak możesz wykorzystać to właśnie, że jedziesz zawieźć córkę, to, że jedziesz z kimś z rodziny, czy zawozisz tam, opiekujesz się mamą, czy czymkolwiek, no, pokazać, jak możesz to wykorzystać w inny zupełnie sposób i wtedy taka obiekcja też u tej osoby zupełnie znika. Super, dzięki wielkie, świetna perspektywa, zapisałam już ją, także biorę ją i będę z niej korzystać. Proszę. Dziękuję bardzo. Fajnie, że też nas tutaj wspierasz. Dzięki. Jeszcze jest taka rzecz, że ludzie mówią, że nie mają czasu, a tak naprawdę nie wiedzą, o co chodzi w tym wszystkim. Nie? Nie mam czasu, ale na co nie masz czasu? No i ludzie jadą, wymyślają na sprzedawanie, na to, na tamto, a to w ogóle o to nie chodzi. To chodzi właśnie o zbudowanie tej relacji. Już mnie nie ma. Okej. Okay. Widzę, Natalia ma rękę w górze. Tak, dziękuję. No więc fajnie was było słuchać od samego początku i tak naprawdę mam obiekcję taką jedną, ale teraz jak posłuchałam Rafała, posłuchałam Basi, posłuchałam ciebie Karolinko i posłuchałam tej ostatniej osoby, przepraszam bardzo, że tak... Moniki, przepraszam bardzo, tak, Moniki. Ja się w tym akurat w 100% zgadzam. Bo powiem wam coś o sobie. Ja jestem samotną matką z trójką dzieci i ja jestem bardzo sceptyczną osobą taką, jeżeli chodzi o nowe rzeczy. Okej, okay, spontanicznie działam, jeżdżę w góry, morsuję i był taki pan, który się nazywa Rafał. Hello, Rafał. Który przyjechał nam, którego poznałam na morsowaniu, który po prostu przyszedł z chlorofilkiem, z witaminą C, no i tak to się ta cała sprawa potoczyła. No ale mówię i dziękuję ci tobie Rafałku, bo ja też poszłam w zdrowie i no nie wiem, no teraz bym mogła latać po górach. Dla mnie to już nie ma żadnej przeszkody, nie czuję zmęczenia, nie czuję bólu. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy biznesowe, to tak, chciałabym powiedzieć jedno, bo jak przedstawiam na przykład, ludzie widzą, pracuję dla korporacji w Anglii, jestem księgową i ludzie widzą zmianę taką w 100%, zauważają, co się stało, jakim cudem ty jesteś taka energetyczna, jakim cudem ty jesteś taka szczęśliwa, jakim cudem ty masz zupełnie inne podejście do świata i do życia. No, im tłumaczę. Pierwsza, jaka myśl przychodzi im na myśl, to jest, no tak, no siedzisz ty, dobra, masz jakiś tam discount? No, jestem dual life. Tak, masz discount? Mam discount. Okej, no i co się dzieje potem? Finansowo, komercyjnie po prostu. Wchodzi tak, że jednak to jest piramida dla nich. I się zastanawiają, ty wspominałaś Karolinko, że piramida, tak, to jest pierwsza opcja, taka, no niestety, no powiedzmy szczerze, cofa ludzi,
cofa ludzi w świecie biznesowym, bo widzi, że to jest piramida i do niczego to nie dojdzie. Mhm. Ja mam taką, to są, tak nie oszukujmy się, bo taka jest prawda, oni tak myślą. Ja wiem, że to jest jeszcze taki strach, niepoznanie produktu, niepoznanie struktury biznesowej. Poczekaj, Natalka, a pytałaś, co mają na myśli, mówiąc, że to jest piramida? Bo tak. To znaczy, jak piramida wchodzi, to mówię, okej, to musisz mieć parę osób, okej, w strukturze, tak samo jak masz w firmie, prawda? Ale okej, to co? Ty jesteś moim bossem, czyli szefem, ty więcej zarabiasz ode mnie wtedy, ten nad tobą zarabia jeszcze więcej, każdy zarabia nad kimś innym więcej. Myślę, poczekaj, to jest takie, tak jak w Egipcie, wiesz, z czubku idzie w dół, nie? A ja jestem tym takim, takim pierwszym schodkiem, gdzie się wchodzi po tej piramidzie. Więc człowiek ma objections, no ja nie wiem jak to po polsku, ale no tak ma. Obiekcje? Obiekcje, no sorry, no okej. No ma w takim momencie, że ja jestem jakimś tam pionkiem w grze. Okay. Widzę, że wyrywa się Dorotka. Dorotka, czy ty chcesz w tym temacie, w którym... Okej, to proszę bardzo. Jeśli mogę, to bardzo bym się chciała z wami podzielić ostatnią historią, która mnie spotkała, ale jeszcze tylko taki wstęp zrobię delikatny, bo wiecie co, bo piramida to chyba jest najczęstsze sformułowanie, z którym gdzieś tam się w marketingu, w tym projekcie spotykamy. I ostatnio, znaczy tak, jeżeli ktoś pyta, bo rzeczywiście chce się dowiedzieć, to ja mu wyjaśniam, jak to wygląda, to o czym tu zaczęłaś, Natalio, mówić, tak? Natomiast często bywa tak, że ktoś po prostu coś kojarzy i w zasadzie nie chce słuchać i trzeba dopytać, bo jak dopytamy, co dokładnie masz na myśli, mówiąc piramida. I powiem przykład z życia wzięty. Ostatnio spotkałam, po biorezonansie ksiądz, którego miałam okazję poznać i rozmawiać z nim. No tam potrzebował produkt, on chce się zarejestrować, żeby mieć taniej te produkty, no to fajnie, no to się rejestrujemy. I on mówi, no ale pani Doroto, to taka piramida, nie? I ja mówię, no w zasadzie jeżeli mówimy o układzie, to tak, to rzeczywiście, to ja tutaj rejestruję księdza, ksiądz jest no pode mną, jakby nie było, tylko mówię do niego, a proszę księdza, ksiądz jest proboszczem, prawda? No tak. A czy pod sobą ma ksiądz wikarych, tak? Tak, trzech, aha. A potem są parafianie, prawda? No tak. A czy nad księdzem jest może ktoś jeszcze w tej hierarchii? No tak, biskup. Kurczę, ja też jestem w piramidzie. Słuchajcie, no po prostu to było odkrycie niesamowite. Ja mówię i pokazałam mu w tym momencie, bo zrobiło się fajnie, miło, sympatycznie i pokazałam mu różnicę. Mówię, no tylko żeby zostać biskupem, no to trzeba by było nieźle się nagimnastykować i pewnie ten biskup musiałby zrezygnować ze swojej funkcji. A u nas jest tak, że biskupami mogą być wszyscy. I w tym momencie po prostu sytuacja się rozwinęła bardzo ciekawie. Naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. I teraz no jakby wnioski z tego są takie, że zależy kto co ma na myśli i zależy jak my tą rozmowę dalej poprowadzimy, bo ktoś, kto kojarzy, tak jak tu Karolina na wstępie dała nam zadanie, żebyśmy skojarzyli, z czym nam się kojarzy dom. Tak samo piramida kojarzy się naprawdę ludziom przeróżnie. Jeżeli my wystraszymy się tego, ja przynajmniej tak miałam na samym początku, kurczę, faktycznie to piramida, to uciekam, to nie wyjaśniam, bo przecież ten ktoś ma rację, może mnie tutaj zaszczuć i nie czułam się pewnie, ale jak odkryłam, że to chodzi po prostu tylko o strukturę, tak? W każdej firmie mamy dyrektora, mamy kierowników, mamy poszczególnych pracowników i teraz rzadko kiedy taki poszczególny pracownik może być kolejnym dyrektorem działu na przykład, tak? Bo w dziale jest jeden dyrektor i no albo on odejdzie,
tak? Albo musi zrezygnować, żebyśmy my zostali dyrektorem. Natomiast tu w naszym marketingu, w Duo Life jest tak, że no, możemy być wszyscy dyrektorami i możemy wszyscy działać fajnie. Zresztą ksiądz, jak potem mu wyjaśniłam, jak wygląda nasz układ struktury, to mówi, no to ja w zasadzie takim jestem menadżerem u siebie. Także było naprawdę przysympatycznie. Dzięki. No to ja jestem w piramidzie wtedy. O Jezus. Słuchajcie, ja to sformułowanie piramida zawsze zamieniam w taki żart i mówię, Jezu, jak ty mi teraz uświadomiłaś. Mój mąż jest przedstawicielem handlowym. Słuchajcie, on ma kierownika, a nad nim jest menadżer, a nad tym menadżerem jest dyrektor, a tam są prezesi, tylko że on naprawdę najmniej zarabia. I wtedy po prostu rozładowywuję, wiecie, tak sytuację i mówię, a wiesz, a z mojej perspektywy to dzięki, bo właśnie uświadomiłaś mi jedną ważną rzecz, za którą ci naprawdę ogromnie dziękuję, bo ja sobie uświadomiłam dziś, po tym jak powiedziałaś mi, jak zobaczyliśmy, czym jest ta piramida dla ciebie i dla mnie, że ja tak naprawdę dziś zarabiam więcej od osoby, która mnie do tego projektu zaprosiła. I widzę różnicę między tym projektem a etatem mojego męża, że tu, jeżeli chodzi o to, kto ile zarabia, to wystarczy, że się zaangażuje, zależy od tego tak naprawdę, ile czasu poświęci, jaką przestrzeń na to będzie miał, w jakim tempie sobie to zrobi. Natomiast ja dziś mogę być tak naprawdę wyżej albo zarabiać więcej niż osoba, która mnie tu zaprosiła i w moim przypadku tak jest. Także nie tylko, nie wiem, Mirek Kozań czy Norbert Warzyszyński zarabiają tutaj pieniądze, ale widać już po takich osobach jak my, że rzeczywiście to działa i jakby pokazuje zawsze taką perspektywę i taką różnicę między etatem mojego męża, trochę się oczywiście śmiejąc, a między projektem, w którym ja jestem, że tam rzeczywiście on będąc przedstawicielem handlowym nie ma dla niego miejsca na kierowniku, dyrektorze czy prezesie, natomiast tu ja tak jak sobie wypracuję, tak jak się zaangażuję, to takie miejsce i takie pieniądze będę mieć i dla mnie jest to w porządku. Więc jakby pokazuje taką perspektywę. Natalka, czy trochę ci pomogliśmy? No tak, oczywiście. Bardzo, dziękuję. Uświadomiłaś sobie, że jesteś w piramidzie? No, właśnie. I coś mi nie pasuje. Nie przejmuj tutaj. Się. Słuchaj, z boku może tak wyglądać, ale pamiętaj, że to jest tylko zawsze jakaś struktura. Tak, jest. Ale mam jeszcze jedno pytanie, Karolinko, jeżeli mogę. Mhm. To jeżeli ktoś mi naprawdę powie, że to znaczy to jest coś takiego, jeżeli ja wierzę w to, że to jest piramida, to znaczy, że nie osiągnę własnych sukcesów, prawda? Osiągniesz, kiedy zrozumiesz, bo rozumiem, że to jest twoja obiekcja, że tu to, co robimy, to jest piramida? To jest innych ludzi, z którymi rozmawiam, jest obiekcja, ale jak podejść właśnie do takich ludzi, gdzie można ich przekonać, w sumie ty powiedziałaś teraz prosto, ale to są osoby, które nigdy nie pracowały na przykład dla innych ludzi, które borykają się zupełnie z innymi problemami życiowymi. Bo zaraz będę po angielsku gadać, sorry. Tak, życiowi w mi, tak, tak to jest po polsku. Mają inne sytuacje tutaj w życiu i widzę na przykład po sąsiadach, po innych ludziach i mówią, że słyszeli o biznesowych piramidach, ale tak naprawdę nie są zdolni czegokolwiek podjąć jeszcze w tym momencie, bo oni się boją. Oni boją się tego, że to jest... Natalka, poczekaj. Z czego wynika strach? Zastanówmy się wspólnie, z czego wynika strach? Z niewiedzy. Niewiedzy. Z czego wynikają obawy? To samo, z niewiedzy. Niewiedzy. I teraz jak my możemy tą wiedzę im przekazać? Być dla nich support person. Zbudować z nimi relacje, pokazać swoim przykładem, ewentualnie dopytać od czasu do czasu, obserwując ich sytuację życiową, czy byliby otwarci, żeby się czemuś przyjrzeć tylko. I zawsze możesz powiedzieć, tak jak ja mówię bardzo często, że ja nie jestem ekspertem,
ale mam dostęp do ekspertów i mogę tak naprawdę podrzucić im, podesłać materiał z ekspertem, który się na tym zna, który o tym mówi. Są materiały z Norbertem, który jest specjalistą, ekspertem w tym. Jakby pokazać, trochę poeksperymentować też, pokazać inną perspektywę, ale przede wszystkim z czego wynika ich niepewność, też trochę z twojej niepewności, nie? Bo kiedy stajesz przed człowiekiem i jesteś pewien tego, co robisz, kiedy masz pełne przekonanie do tego, co robisz, kiedy masz pełne przekonanie do tej firmy, do branży, czyli tak zwany most wiary, który tutaj mamy, to nawet jak będzie ci 10 osób mówiło, że nie, to ty będziesz wiedziała swoje, a oni obserwując twoją postawę i patrząc na ciebie, będą widzieli, że nie ma przelewek. Wiesz, o co chodzi? No, wiem. Mam nadzieję, że trochę ci pomogłam. Dziękuję bardzo. Super. Dorotka, czy ty jeszcze chcesz, czy masz łapkę w górze? Okej, to zapraszam. Tak, bo przykład księdza był żartobliwy, fajny i pośmialiśmy się, natomiast rzeczywiście często jest tak, że ludziom się piramida kojarzy z piramidą finansową i tutaj też warto pokazać różnicę, tak? Bo piramidy finansowe są nielegalne, tam nie ma produktów, nie ma towarów, a my działamy w firmie, która jest legalna, która jest no, w pełni... Obrót wynika z, finanse wynikają z obrotu towarów, tak? I to jest bardzo ważne, bo często ludzie się boją, ale tak jak słusznie Karolina tutaj powiedziałaś, my musimy zapytać, bo naprawdę pod tym hasłem rozumieją ludzie bardzo różne rzeczy i warto dopytać, co dokładnie masz na myśli. Niech ta osoba nam wyjaśni, o tych swoich obawach powie, bo jeden się boi, że to piramida finansowa, inny się boi, że gdzieś będzie, nie wiem, po domach musiał chodzić, bo to ludzie mają przeróżne wyobrażenia. I dopóki nie dopytamy, to nie jesteśmy w stanie tego rozwikłać. Ale też warto, żebyśmy my wiedzieli, jaka jest różnica, tak, między piramidą finansową, a tutaj układem, powiedzmy, strukturalnym. Dzięki. Dokładnie tak, dokładnie tak. Ja miałam taką ostatnio, słuchajcie, sytuację, że zaprosiłam dziewczynę na TFT, dziewczynę, z którą budujemy dopiero relacje i o ile mówi, że ona będzie używała produktów, bo one jej pasują, o tyle na TFT nie chce jechać. I zapaliła mi się lampka, co takiego wydarza się u niej, że ona nie chce jechać na to TFT, i zapytałam ją wprost. Wiecie, co usłyszałam? Bo po takim TFT ja będę musiała coś tam u was działać. Ja będę musiała coś tam u was robić. Więc pierwsze, co mi się nasunęło, to skąd takie przekonanie na temat tego, co my tam robimy, jak my to robimy u ciebie. I wyszło z rozmowy, słuchajcie, że jest w innej firmie, gdzie jest ogromne ciśnienie, gdzie tak naprawdę muszą robić, gdzie są zobowiązania. I zobaczcie, przez pryzmat jednej firmy postrzega każdą następną firmę. I kiedy ja jej wytłumaczyłam, że to wygląda zupełnie inaczej, pokazała mi swoją perspektywę, pokazała mi, co się wydarzyło ze mną po TFT, pokazała mi, jaki rozwój osobisty tam dostaje, jaka tam jest społeczność i tak dalej, no to słuchajcie, ma już bilet, ale gdybym nie zadała jej kilku pytań, gdybym jakby nie dotarła do tego, skąd to jej myślenie na ten temat, że ona będzie po TFT musiała coś tutaj robić, no to dziewczyna pewnie by zrezygnowała, nie? Więc to, co Dorotko mówisz, jest bardzo ważne. Zadawanie pytań. Zadawanie pytań to tak naprawdę jedyna droga do tego, żeby znaleźć konkretną odpowiedź, nie? Danusia, widzę łapkę w górze. Dokładnie tak, bo to jest mój ukochany temat, piramidy, więc nie mogłabym się nie wypowiedzieć. Powiem, zacznę od tego, że gdy do mnie przyszła koleżanka z tym tematem, to mi od razu w głowie zapaliło się to samo, nie? Od razu obawa. Kurde, piramida finansowa, coś nielegalnego po pierwsze, po drugie będą mnie w coś wciągać, czyli znowu negatywne. Kolejna rzecz moja plus wielu osób, z którymi rozmawiam, czyli ci na górze będą na mnie zarabiać. Ja będę pracować, ja się urobię po pachy, a ktoś sobie będzie czerpał benefity, będzie siedział, nic nie robił, będzie zarabiał kasę. I powiem wam tak, akurat ten punkt bardzo mocno u mnie długo wybrzmiewał. To była moja obawa. A z drugiej strony widzę, że wiele osób też tak ma. Zauważcie, jak fajnie się wspiera celebrytów, różne takie biznesy globalne,
ale gdy nasi znajomi mają swoje biznesy, to już nie do końca tak chętnie chcemy ich polecać, promować. Jest jakiś taki gdzieś, nie wiem, czy to jest polska natura, czy jakieś blokady są. Natomiast powiem Wam tak, moim przełomem było to, kiedy uświadomiłam sobie, że u nas w biznesie sieciowym im więcej zarabiają osoby u mnie w zespole, tym więcej zarabiam ja. W momencie, kiedy ja sobie taką zależność uświadomiłam, czyli im więcej ja pomogę moim ludziom w zespole, zupełnie jakby zmiana myślenia, nie? W drugą stronę idę. Jeżeli moje dziewczyny zaczną robić awanse, faceci z mojego zespołu zaczną więcej zarabiać, z automatu ja mam więcej punktów i z automatu ja więcej zarabiam. I w momencie, kiedy popatrzysz na to, że im właśnie ta twoja piramida będzie szersza, im więcej twoi ludzie zyskają, im bardziej ty im dasz szkolenia, pomożesz im pracować, będziesz z nimi właśnie, będziesz im towarzyszyć w tym, uwielbiam to słowo, Karolina, jak ty to mówisz, że właśnie potowarzyszyć, nie, w obiekcjach, to jest, zobaczcie, to jest takie zupełnie inne podejście, nie ja ci będę zbijać obiekcje, tylko ja jestem z tobą, żeby przejść ten proces, zrozumieć, co jest twoim wyzwaniem, co ci na sercu leży i w tym momencie, kiedy moi ludzie rosną, to z automatu rosnę i ja. Więc Natalia, jeżeli tobie by jeszcze takie coś pomogło, że żebyś spróbowała może w ten sposób to zrozumieć, bo zauważcie, że każde nasze awanse, to jest tak, o ile lidera grupy możemy zrobić sami, bo to my pozyskujemy 3 osoby, czasami nam lider podepnie kogoś, o tyle już na przykład kierownika zespołu, menadżera, no samemu jest ciężko zrobić. Im bardziej my skupimy się na tym, żeby nasi ludzie zarabiali, tym więcej my zarabiamy, więc jeżeli my na to popatrzymy w ten sposób, to już pomaga. I kolejnym przykładem, tak jak Karolinka, ja jestem, zarabiam więcej niż mój upline. Przypuszczam, że nawet ta osoba, która jest nad osobą, która mnie zaprosiła, i to się da przeskoczyć. I myślę, że jest wiele takich osób u nas w firmie, że jeżeli ktoś faktycznie pracuje, to może zarabiać więcej niż osoby, które wcześniej dołączyły, bo to jest też taka jedno z pytań. Kurczę, oni wcześniej dołączyli, to oni będą więcej zarabiać. Nie. A jeszcze kolejna rzecz, to jest mój ukochany temat. Nasza firma wprowadziła zmiany w planie wynagrodzeń i zauważcie, że teraz osoby, które pracują, mają te 3 linie aktywne, pilnują, żeby sobie właśnie utrzymywać poziom awansów, zarabiają dużo więcej. Firma docenia bardzo osoby aktywne. I powiem Wam konkretny przypadek. Mam dziewczynę w zespole, która ma na wirtualny przelew mniej więcej między 130 a 160 zł co miesiąc i nie mogłam się doprosić, żeby otworzyła w końcu 3. linię, bo tak jak jej buduję jedną, ona zbudowała drugą, ja mówię, jedna linia na 500 punktów jeszcze. I jednego razu udało się więcej zamówień pozbierać, zrobiła zamówienie właśnie na tą 3. linię, tam na córkę, takie nieaktywne konto miała i nie dostała 160 zł, tylko gdzieś tam miała jeszcze jakieś dodatkowe, bo ona tam kiedyś zrobiła młodszego lidera zespołu na samym początku, potem to zostawiła i dostała 100% więcej, dostała tam ponad 300 zł więcej wypłaty. Więc dla niej to było tak niesamowite, że nie dostała 160, tylko prawie 500, nie? Bo tam różnica naprawdę była ogromna. I ona mówi, że to jest niemożliwe. Jeszcze dostała jakąś w ogóle dodatkową 370 zł prowizji z tych klubów VIP za młodszego lidera zespołu. I nagle dziewczyna mówi, że to jest po prostu niemożliwe, że ona dostała tyle kasy. Więc zobaczcie, u nas ta piramida to jest bardzo łatwe do obalenia w momencie, kiedy my to zrozumiemy, że po pierwsze firma wynagradza aktywnych, po drugie im więcej my pomożemy zarabiać innym, tym więcej my będziemy zarabiać. I ja myślę, że to jest właśnie ten temat, idę umyć moją małą, więc na chwilę Was przeproszę. To jest właśnie ta moja piramida, idziemy teraz się kąpać. Natomiast powiem Wam tak, kochanie, już cichutko, już kończę. I powiem Wam tak, że właśnie warto samemu zrozumieć pewne tematy, bo jeszcze jest jedno, w momencie, kiedy my mamy jakieś obiekcje nie do końca przepracowane, my mamy jakieś wątpliwości, to najczęściej jest tak, że ta osoba, z którą my rozmawiamy, zaczyna nam zadawać właśnie to, gdzie my się czujemy niepewni. Zwłaszcza jak zobaczy jeszcze jakieś zmieszanie na naszej twarzy, to już potem drąży, żeby mieć takie
No widzisz, to ja mam rację, nie? Jednak warto naprawdę pochylić się, usiąść z uplinem, z liderem, który też jest w stanie pomóc i dopytać tak, żeby te nasze obiekcje sobie wyjaśnić, żeby z nimi się dobrze poczuć, nie? Żeby samemu wiedzieć, jak sobie to wytłumaczyć. To, co powiedziała Karolinka, wziąć ją na rękę, pogłaskać i zrozumieć pewne rzeczy, nie? Jeżeli my coś mamy w serduchu, to nie ma później żadnego problemu. Ja na chwilkę zejdę z kamerki, będę was dalej słuchać i będę okej, to jest dowód na to, zobaczcie, że bardzo zajęci mający dzieci też są z nami w projekcie. Także super, dzięki Danusiu za twoją perspektywę. Słuchajcie, czy jeszcze ktoś chciałby? Mariusz, jeszcze Mariusza mamy. Witam. Słuchajcie, bo jeszcze tak wsłuchuję się w to wszystko, staram się wytłumaczyć system, możliwości, jakie daje firma, ale zapominamy też w tych obiekcjach o tym, żeby przyjrzeć się, co firma już zdobyła, jakie nagrody, wyróżnienia i warto wtedy na tym się zastanowić, czy piramidy dostają jakiekolwiek nagrody tak prestiżowe, jak nasza firma, czy inne firmy, które są w marketingu sieciowym. I to jest też super, takim kluczem do tego, żeby móc komuś jakiś tam, no nie tyle co obalić, ale pokazać, że nie tylko firmy, powiedzmy, bo owszem, gazele biznesu nie dostają tylko firmy z MLM-u, różne branże i tak dalej, ale jesteśmy wyróżnieni wieloma nagrodami tego typu. Tu jest naprawdę na plus temu, że nie jesteśmy piramidą, bo ludzie nie zrozumieją, co to jest piramida. Tak naprawdę każdy system opiera się jakby na takim, jakby powiedzieć, no piramidalnym systemie, tak jak tutaj hierarchia kościelna, czy jakakolwiek inna firma, i na jakiejś no bez tego by nie dało tak rady. Pamiętajcie, że w pojedynkę nigdy nic samemu człowiek nie zdziała na wielką skalę. To jest takie przysłowie, wolę mieć 1% z pracy 100 ludzi niż 100% z własnej. Bo to nawet przelewając to komuś na pomoc jakąkolwiek, w pojedynkę nigdy nie pomożemy naprawdę dużej ilości osób. A jeżeli zrobimy to wspólnie, nawet tworząc taką społeczność, to można osiągnąć wiele. I wtedy można dopiero przełożyć w naszych głowach, że zarobimy jakieś tam pieniążki i tak dalej. Ale nigdy nie myślmy przez pryzmat pieniądza, tylko ilu osobom możemy pomóc. I to jest ta dźwignia taka dla mnie podstawowa, nie? Staram się tak mniej więcej wzbijać takie, powiedzmy, obiekcje, czy nie tyle co zbijać, ale staram się już takim bardziej nachalnym osobom pokazywać w ten sposób. Pokazywać ja swoją perspektywę. Tak, po prostu. Dokładnie, dokładnie. Ja? Okej, super. Dzięki. Super. Mirek z Beatką, zapraszamy. A jeżeli mogę się podzielić swoim spostrzeżeniem, to słuchając dzisiaj twojego fajnego Zoomu, jak prowadzisz i jak pokazujesz, to troszeczkę przyjrzałem się mojej historii tutaj i też zauważyłem jedną rzecz, że na początku jak zaczynałem, miałem sporo tych obiekcji i z kimkolwiek nie rozmawiałem, to gdzieś często wdawałem się w dyskusję, żeby je po prostu w jakiś sposób zbijać, a coś okazywało często, że te zbijanie obiekcji to było obroną przed moim atakiem, że tak powiem. I w tej chwili gdzieś patrząc na to z perspektywy czasu widzę, że po prostu to, co powiedziałaś, to budowanie relacji, to zadawanie pytań, to zainteresowanie tym człowiekiem, to jest takie budowanie takiego fundamentu, takiego zaufania, gdzie po prostu ten człowiek, jeżeli my wejdziemy w tą relację z nim taką odpowiednią, to on do nas zdobędzie zaufanie. A jak zdobędzie zaufanie, to jest często tak, że potrafi się otworzyć na tyle, żeby się temu przejrzeć i żebyśmy mogli porozmawiać. A te obiekcje też pokazują, w jaki sposób on myśli, w jaki sposób on na to patrzy w danym momencie, tak? I ja często używam takiego sformułowania. Ja też tak na początku na to patrzyłem, bo zacząłem się temu przyglądać. I też wchodzę w tą sytuację jego i bardzo z nim się jak gdyby porównuje, dlatego że po prostu wiedział, że nie tylko on w danym momencie tak patrzy, ale większość z nas, jak ci, co zaczynają, czy zarabiają nawet w soft marketingu pieniądze, też na początku mieli takie wątpliwości, też mieli takie obiekcje, ale potrzebowali czasu, tak jak Rafał powiedziałeś super o tym i pokazałeś ten przykład właśnie, że ty przyjeżdżasz, czy jedziesz w góry, czy jedziesz na morsowanie, to bierzesz zawsze z sobą chlorofil, bo ci ludzie widzieli, że po prostu ty nie jesteś z tym na chwilę, że to nie jest jednorazowy taki wyskok, bo często jest tak, że ktoś nam coś proponuje, a za chwilę on już jest po prostu zupełnie gdzie indziej, zupełnie coś innego robi, zapomniał o tym, co 2 tygodnie temu mówił, a jak widzą cię konsekwentnie w tym, że ty realizujesz ten swój plan, to też jesteś dla nich osobą wiarygodną
że ty po prostu robisz to konsekwentnie i zaczynają widzieć to, też rezultaty tego, co ty robisz i zaczynają się przyglądać. Ja wiem, że ja na początku tych osób sporo gdzieś, że tak powiem, dotknąłem i te naciskając, spowodowałem to, że gdzieś ten nie doszło między nami do jakiejś dobrej relacji, ale czas spowodował to, że oni się przyglądają, obserwują. Naprawdę uwierzcie, ludzie nas bardzo mocno obserwują poprzez internet, poprzez wszystkie informacje, które do nich docierają. I jeżeli my jesteśmy konsekwentni i robimy to dalej, to po prostu też zdobywamy to doświadczenie i możemy spokojnie do nich wracać. Po prostu jeżeli tego nie przypaliliśmy i zawsze przypomina mi się taki dowcip i może pozwolę sobie na ten dowcip z linii lotniczej, po prostu brakowało im rąk do pracy i zatrudniły na szybko kilka stewardess, które nie zdążyli przeszkolić. No i oczywiście po starcie ta stewardesa dostała takie zadanie, że przeszła się po samolocie i zebrała zamówienie, czyli sprawdziła, jakie są potrzeby na temat napojów do picia, czy ktoś kawkę, czy ktoś herbatkę, czy ktoś wodę. No i oczywiście jak wystartowała, to pierwszą swoją energię skupiła na mężczyźnie, który siedział w pierwszym rzędzie i zaproponowała mu kawę. On mówi, że on kawy nie pije, w tej chwili nie ma ochoty na kawę. Ona mówi, wie pan, będziemy długo lecieć, to dobrze by było, jakby pan tą kawę wypił, będzie się pan zaraz śpiący robił, nie będzie pan widział za dużo, a tak, wypije pan sobie kawkę. On mówi, nie, ja nie piję kawy, bo w tej chwili nie mam ochoty. No i tak ona namawia, wie pan jest duży, to pewnie podwójną panu przyniosę, będzie pan zadowolony. On mówi, ale ja naprawdę nie chcę kawy. No i on się broni, ona go cały czas naciska. W końcu ona po jakimś czasie odchodzi, myśli sobie, za głupi facet. Po prostu proponuje mu kawę za darmo. Ja ją przynoszę, miło go obsłużę, a ona odchodząc, on sobie myśli, no co za stewardesa, przyczepiła się do mnie z tą kawą, jak ja po prostu nie mam ochoty na tą kawę, nie słucha mnie w ogóle. On jest zmęczony, ona jest spocona w tej pracy i tak czasami z nami bywa. Nie słuchamy, nie rozpoznajemy tej potrzeby i być może to nie jest dany moment dla tej osoby, a ona próbuje nam to powiedzieć, tylko ona używa jakichś mądrych argumentów, używa takich argumentów, które dobrze brzmią i to właśnie dopytywanie powoduje dojście do tego sedna, skąd to się bierze, nie? Skąd biorą się te wątpliwości, niezrozumienie i tak dalej, ale jeżeli poświęcimy na to czas, żeby po prostu być z tą osobą i jej przede wszystkim posłuchać, bo to z niej będzie bardzo mocno wybrzmiewało, tylko wiecie, jak to jest na początku, nie? My mamy tyle wiedzy, którą chcemy przelać komuś, że po prostu 95% na początku mówię ja, a 5% tylko ta osoba i dobrze, że chociaż czasami miała szansę na powiedzenie jakiejś obiekcji. Nie? Dlatego zachęcam do tego, żeby więcej słuchać, a mniej mówić tak, jak nas natura stworzyła. Dwoje uszu do słuchania, jedna buzia do mówienia, a używamy w zupełnie innych proporcjach. Dlatego w tych rozmowach to wszystko będzie wybrzmiewało. I to, co powiedziałaś, Karolina, jest naprawdę sednem, żeby podziękować za taką obiekcję, żeby po prostu powiedzieć, podziękować za tą informację, bo ona nam pomoże po prostu z tą osobą zbudować relację. To tak z mojej strony na szybko. Dzięki, Mirek, bo to piękne podsumowanie, muszę ci powiedzieć, dlatego że tak jak powiedziałeś, jeżeli słuchamy, jesteśmy uważni i wszystko, tak jak powiedziałam na początku też, że wszystko toczy się wokół budowania relacji, że każdy temat sprowadza się do budowania relacji, bo nawet zobaczcie, jak pojawiają się obiekcje, to jest kolejna szansa, żeby zbudować relacje, żeby zadać pytania, posłuchać, poznać bardziej człowieka, bo tak jak powiedział Mirek, być może to nie jego czas, być może on tego czasu potrzebuje, a kiedy będziemy zadawać mu konkretne pytania i trenować te konkretne pytania, to łatwiej będzie nam do tych potrzeb później docierać. Także kochani, ja wam bardzo dziękuję za to spotkanie dzisiaj. Minęła nam godzinka, nawet nie wiem kiedy. Dzięki za te wasze kamery, dzięki, że was widzę, że mogłam nie tylko gadać do was, słuchać was, czytać na czacie, ale też trochę poczuć, że się uśmiechacie, że kiwacie głowami. Także dzięki wielkie za współtworzenie tego spotkania. Było mi naprawdę bardzo miło. Także dzięki, do zobaczenia, miłego wieczoru. Dziękujemy, Karolinko. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Dzięki, cześć. Cześć. Pa, pa.